Aby skorzystać z tej aplikacji, musicie wejść do App Store lub e, sklepu Play i pobrać ją aplikację. Stop Motion Studio musicie wpisać. To jest e, logo tej e, aplikacji: to jest biała kamera na niebieskim e, tle, na takim kwadraciku, jak widzicie. E, u mnie już e, ta aplikacja jest e, pobrana, dlatego u mnie się pojawia otwórz, natomiast wam się pojawi pobierz. Kiedy jest gotowe, przechodzimy do aplikacji. Za pomocą plusika klikamy Nowy Projekt i możemy przejść do tworzenia animacji poklatkowej. Pojawia się instrukcja, którą możemy pominąć, bądź jeżeli chcecie, możecie ją obejrzeć. Po lewej stronie macie przycisk menu i tutaj macie różne opcje. Prędkość, przenikanie, format filmu, tło, filtry, bądź jakość filmu, a także odtwarzanie. I o tym menu dokładnie opowiem Wam później, jak już film będzie gotowy. Poza tym, za pomocą plusa możemy dodawać zdjęcia, napisy, dźwięk, klipy bądź inne pliki, ale niestety tutaj to wszystko jest w wersji płatnej, dlatego nie będziemy z tego korzystać, ponieważ ja pokazuję wam wersję bezpłatną. Z kolei na górze mamy możliwość przejścia do aparatu. I teraz już jesteśmy w aparacie. Po lewej stronie pojawia nam się taki suwak. Na dole mamy siatkę, która, jeżeli sobie ją uruchomimy, to może nam ułatwić ułożenie różnych rzeczy na naszym obrazie. Z kolei suwak to jest taki duch, który pozwala nam po przesunięciu do połowy, daje nam to, że przy każdym kolejnym zdjęciu widzimy zarys poprzedniego. Po prawej stronie, z kolei na górze, mamy timer. To jest takie narzędzie, które pozwala nam tak ustawić aplikację, żeby ona sama co pewien czas wykonywała zdjęcia. Dalej na, mamy menu po prawej stronie. To jest menu dotyczące aparatu. I tutaj mamy menu, które dotyczy samych ustawień kamery, czy to jest kamera tylnia, przednia. I widzimy, że też w wersji płatnej mamy możliwości green screenu. Program do fotografowania. Zoom zobaczcie, jak mocno można przybliżyć nasz obraz, a także opcja odbicia. Możemy odbić prawo, lewo, górę dół bądź obrócić zdjęcie, jeżeli źle je zrobimy. No i zaczynamy fotografowanie. Zobaczcie, jak zrobię pierwsze zdjęcie, to już miga nam taki duch, takie kontury zdjęcia poprzedniego, i to ułatwia nam pracę, ponieważ w animacji pokladkowej bardzo ważne jest to, żeby jednak y, zmieniały się rzeczy w środku, ale kadr był nieruchomy i tym duchem możemy sprawić, że, że te zdjęcia będą gdzieś tam się trzymały blisko siebie. Ja oczywiście robię taką super najprostszą jakąś animację y, poklatkową, tylko po to, żeby pokazać Wam w jaki sposób działa to narzędzie. Kiedy wykonam już wszystkie zdjęcia, to za pomocą play mogę sobie odtworzyć podgląd wideo i sprawdzić, czy Zdjęcia są zrobione tak, jak chciałam. Jeżeli tak, to po prawej stronie na górze mamy strzałkę, która przekierowuje nas do edycji wideo, czyli naszej animacji. I tutaj ten pasek, na pasku pojawiają nam się zdjęcia, które widzicie się przesuwają. Mamy też opcję powrotu do aparatu, czyli na samym końcu jest możliwość jeszcze kontynuowania robienia, robienia zdjęć. Klikając pojedyncze zdjęcie, rozwija nam się menu i mamy opcję Insert kamera, czyli możemy jakby powrócić do kamery i zamienić to zdjęcie na nowe, które właśnie zrobimy. Oprócz tego mamy pauzę, która pozwala nam na wydłużenie poszczególnej klatki. Mamy też audio, czyli możemy dołożyć dźwięk. Niestety to jest też w wersji płatnej. Jest opcja edycji, i tu możemy coś narysować, napisać, włożyć kształt, podłożyć tło lub jakiś zabawny twarz, tak jak tutaj, ale to też. Niestety większość tych rzeczy działa tylko w wersji płatnej. Mamy jeszcze opcję wymazania, czyli możemy wymazać to co, to, co wkleiliśmy. Mamy opcję wycięcia danej klatki, skopiowania danej klatki i wklejenia jej ponownie, a także na końcu usunięcia. Wychodząc z tego menu po lewej stronie na górze, widzicie mikrofon, i to jest narzędzie, które pozwala nam nagrać lektora bądź dźwięk pod daną klatkę. Klikamy Start, uruchamy się nagrywanie i nagrywamy swój głos. Do momentu, aż czujemy, że już wystarczy, klikamy Stop i mamy dźwięk zapisany. Jak widzicie. Na danej klatce ten dźwięk pokazuje się jako nuta. I teraz, kiedy znowu klikniemy na tę klatkę i klikniemy na narzędzie audio, to możemy edytować nasz dźwięk. Mamy opcję nałożenia różnych efektów. Tutaj, w tej bezpłatnej wersji, są tylko efekty robota. Mamy opcję przyspieszenia naszego dźwięku, podgłośnienia bądź ściszenia, a także cięcia, czyli możemy go albo skrócić, albo zupełnie wyrzucić. Teraz, jak już mamy wideo gotowe, to wracamy do ustawień, bo będę mogła Wam pokazać o co z tymi ustawieniami chodzi. Pierwsza to jest prędkość i tu możemy przyspieszyć. Na przykład dam 11 klatek na sekundę i zobaczcie, jak to wideo szybko się rusza. A jeżeli chcę wolniej, no to daję niżej, czyli na przykład 6 klatek na sekundę. Dalej mamy opcję takiego zanikania, przenikania, czyli obraz może się albo ściemniać, zobaczcie, albo z, z ciemności może się rozjaśniać, może się pojawiać. Kolejna rzecz to jest format, możemy wybrać kwadrat, prostokąt pion. Dalej mamy tła. W wersji bezpłatnej mamy tylko to tło takie lornetkowe dostępne. Kolejna rzecz to filtry i tutaj też w wersji bezpłatnej mamy tylko filtr czarno-biały dostępny. Jakość, no tu mamy jakość SD i HD w tej wersji bezpłatnej, ale na potrzeby internetu i na potrzeby tego zadania spokojnie Wam wystarczy. Kolejny punkt to jest sposób w jaki będzie odtwarzane nasze wideo i pierwsza opcja to jest odtwarzanie do ostatniej klatki. Druga opcja to jest zapętlone odtwarzanie, czyli film się będzie cały czas od nowa odtwarzał. Trzecia to jest od danej klatki do końca. I czwarta to jest z przedłużeniem 3 sekund, czyli na końcu film zatrzyma się na 3 sekundy. Oczywiście wybieram sobie to, jak chcę, żeby, żeby mój film był ustawiony. I kiedy wszystko jest gotowe, to po lewej stronie na górze mam strzałkę, która przekierowuje mnie do zapisania filmu. Zobaczcie, pojawia się taka strona. Tutaj muszę zaznaczyć najpierw Select i potem wybrać projekt, który chcę, żeby został zapisany. Mamy tutaj zapisz animacji i mamy różne wersje. Mamy wyeksportuj jako film. Zapisz jako GIF, zapisz jako zdjęcia, czyli to będzie wszystkie zdjęcia po kolei osobno zapisane. Flipbook to będą zdjęcia zapisane w PDF-ie, natomiast projekt to będzie projekt, który pozwala nam na dalszą edycję tego wideo. Jak klikniemy eksport, mówi, czyli zapisz jako wideo, przekierowuje nas tutaj na dół i możemy dać zapisz wideo, i wtedy nasze wideo zostaje zapisane w galerii naszego yy, telefonu. Mamy na górze jeszcze tutaj taki znaczek do tego, że możemy sobie tą animację odtworzyć i zobaczyć jak wygląda. A jeżeli yy, chcemy ją skopiować, na przykład to tu jest taki znaczek kopiuj i usuń wideo. I teraz jeszcze szybciutko wyjdziemy z programu, wejdziemy do galerii telefonu i zobaczymy, w jaki sposób zapisał się nasz film. Jest on jako czarny kafel, dlatego że zaczyna się od czerni, ponieważ ja uruchomiłam go jako rozjaśnienie. Widzicie, wszystko działa. Tu jest jeszcze przykład innej animacji, którą wykonałam na potrzeby tego ćwiczenia. Trzymam za Was kciuki, powodzenia.